Patrz daleko, czuj głęboko. Młodą duszę wznoś wysoko i za celem goń. Programowi temu ani na chwilę się nie sprzeciwiłem. Z drogi wytkniętej w życiu nie zboczyłem i każdy mi brat, co w imię miłości przychodzi. To motto życiowe poety i rzeźbiarza Teofila Lenartowicza. Pochodził z drobnej szlachty herbu Pobóg, urodzony w Królestwie Kongresowym pod zaborem rosyjskim. Ścigany przez policję za konspirację niepodległościową, ciągle zagrożony aresztowaniem, przez Berlin i Brukselę przedostaje się do Paryża. Tam spędza 3 lata. W Paryżu wydaje tomik wierszy Lirenka, które głównie zawierają motywy ludowe i opiewają w prosty i uczuciowo bezpośredni sposób folklor wsi polskiej. Są często czytane i stają się bardzo popularne, przynosząc mu w kraju sławę. Do niektórych kompozytorzy tworzą muzykę. Poetka Maria Konopnicka jest zafascynowana jego twórczością, bo jak pisze, Lenartowicz, gdy pieśń ludową śpiewał, wchodził właśnie w siebie, w przyrodzoną sferę swych najgłębszych wzruszeń. Jego ludowość nie była nigdy chwilowym, od zewnętrznych pobudzeń zależnym nastrojem, ale była sama treścią jego natchnień. Była jego naturalnym prądem twórczym, właściwą muzyką jego. Innym poetom ich pieśni ludowe grała lutnia, jemu dusza. W Paryżu poeta spotyka się z Mickiewiczem i Norwidem. Poznaje atmosferę polskich emigrantów, głównie z obozu konserwatywno-liberalnego, zgromadzonych w środowisku hotelu Lambert. Nie należy do tego środowiska. Idzie swoją własną drogą. Niezależny. W 1855 roku Rirnik Mazowiecki, jak siebie nazywał, przybywa do Włoch. Najpierw mieszka w Rzymie, a na stałe osiedla się już we Florencji, kolebce renesansu. Podróżuje po Italii, zachwyca się jej pięknem, uczy się włoskiego i poznaje historię oraz dzieła włoskich poetów. We Lwowie zostaje wydany album włoskie, zawierający wiersze inspirowane kulturą Italii. Żeni się z malarką Zofią Szymanowską, przyrodnią siostrą żony Adama Mickiewicza. Mieszkają we Florencji. Nie powodzi im się za dobrze. W małżeństwo wkrada się bieda i choroby. Syn Jan umiera, a żona, mając nadzieję na zamówienia swoich obrazów, wyjeżdża do Wielkopolski. Wkrótce też schorowana zgaśnie. Poeta kazał umieścić na nagrobku żony oto taki napis. Nie biedną kości garstkę w zimne ziemi łono, ale całe tu moje szczęście pogrzebiono. Popada w depresję.
Jego smutek rośnie, a piękno Toskanii nie leczy ran. Pisze. O Italio, czar twych skał, twoich brzegów, twoich złóż, smutek z duszy mojej zwiał na odległość modrych mórz. Ale krótka chwila mar, został ból, przeszedł czar. Wiatr Italii nie rozwiał bólu Lenartowicza. Tym większego, że teraz pozostał sam. I daleko od jego ukochanego krajobrazu Mazowsza. Pola, gdzie żniwa w plony obfite stajami świecą, jak dojrzy okiem, i łąki, wonnym kwieciem pokryte, wody szumiące jasnym potokiem, słońce, co złotem gaje powleka, pełne uroku, jak przyjaźń człeka. Tam zeszedł błogo życia początek, tam jest mój luby, rodzinny kątek. Pod skrzydłem dębu topoli piórem, gromada ptasząt zaśpiewa chórem, a w którą stronę wiatr powiewa, słodka melodia w ucho się wlewa. Pod drzewem domek dziada, pradziadka, tam mnie na ręku nosiła matka. Wszystko się sercu tak mile śmiało, wszystko, com kochał, tam się został. Tak naprawdę, mimo że poeta spędził 30 lat na włoskiej ziemi, tyle samo co w kraju, mimo oczarowania piękną Italią, to żył też Polską i polskim krajobrazem, do którego w poezji ciągle powracał. Żal mu było tej łąki, gdzie fiołki i dzwonki. Żal mu było słońca w zachodzie, kiedy świeci na wodzie, i kaliny z liściem szerokiem, co w modrym gaju rosła nad potokiem, i fujarki wierzbowej z nadzielonej dąbrowy. Żal białych brzóz, zagonów pszenicy, klekotu bociana. I jabłoni przy chacie. Oddalenie od macierzy i rodziny kreuje niezwykłą i dotkliwą samotność i tęsknotę za swoimi. Lenartowicz do Marii Konopnickiej, która stała się jego poezji gorącą wielbicielką i była bratnią duszą poetycką, napisał: z rodaków nie mam tu nikogo, z kim by słowo zamienić. Żaden pustelnik nie czuł się tak jak ja samotnym. Mówię o swoich, bo z Włochów prędzej się znajdzie jaka życzliwa dusza. A w kraju, czy by mi było lepiej? I tam byłbym obcy. Samotność i obcość to zmory szarpiące duszę emigranta i te męczące sny emigranckie złożone z fragmentów przeszłości. I to wrażenie, że ciebie już nie potrzebują i twojej twórczości i że nie masz już wpływu, jak pisał poeta. Nawet relacje z bliskimi ulegają destrukcji. Ty się zmieniłeś, oni się zmienili. Ty ich nie rozumiesz, oni ciebie.
to oddalenie. Poeta zdawał sobie z tego sprawę. Wina leży na nieobecnych, napisał. Ale z drugiej strony poeta nie popadał w pesymizm i druga cecha jego natury, optymizm, znajdowała radość w pracy twórczej, której całkowicie się poświęcał. Lenartowicz, człowiek o niezwykłej wrażliwości, kiedy nie miał weny poetyckiej, zaczął rzeźbić. Zwierzał się w listach do Konopnickiej. Błogosławiona zdolność zajęcia palców, bo ona daje wypoczynek duszy. Nie mogę żyć w świecie rzeczywistym, więc tworzę sobie inny i żyję w nim. I tak to wielu emigrantów, by leczyć duszę, znajduje sobie na obczyźnie inne zajęcia od tych, które na co dzień wykonywać muszą, by zarobić na chleb. Wybucha powstanie styczniowe i poeta pisze wiersz, w którym wyraża nadzieję, że Polska zmartwychwstanie, jak wskrzeszony przez Chrystusa z grobu Łazarz. Dojrzewa owoc łez, już bliski bólów kres, jęków i łkani. Zdziwiony słucha wróg, z nadgrobu woła Bóg: Łazarzu, wstań. W powstaniu bierze udział wielu cudzoziemców, między innymi Włoch Garibaldczyk, pułkownik Elbano Stanislao de Bechi. Zwiedzając bazylikę Santa Croce, weszliśmy na jej dziedziniec. Tam właśnie w krużganku miało znajdować się jego epitafium, płaskorzeźba Teofila Lenartowicza. Inspiratorką wykonania epitafium była dawna znajoma poety, niezwykła kobieta, patriotka Izabela Zbigniewska, przewodnicząca Rady Opiekuńczej i Komitetu Opieki nad Więźniami w czasie Powstania Styczniowego. To ona z dwoma innymi kobietami towarzyszyła Bechiemu w ostatnich chwilach, których dramatyzm opisała w pamiętniku. Znaleźliśmy dzieło. Na tablicy ekspresyjna scena przedstawia rozstrzelanie przez Rosjan we Włocławku w grudniu 1863 roku Stanisława Bechiego. Przed śmiercią powiedział: nie zapominajcie o mnie. Nie pozwolił sobie zawiązać oczu, umierał z okrzykiem: Viva la Polonia! Maria Konopnicka upamiętniła jego śmierć wierszem. I ty nie bądź zapomniany, Stanisławie, dzielny Bechi, coś do Polski z Włoch aż przyszedł, przez góry, przez rzeki. We Florencji, tam, pieśniarza, uwieczniło ciebie dłuto, tę śmierć twoją bohaterską w marmurze wykuto. Polacy o nim nie zapomnieli. Do dzisiejszego dnia przed pomnikiem we Włocławku odbywają się uroczystości rocznicowe składane w hołdzie niezłomnemu Włochowi. Lenartowicz był emigrantem, który był zakochany w swoim kraju i nawet gdy pisał wiersz poświęcony poecie i filozofowi Torquato Tasso, nie mógł nie wrócić do kochanej ojczyzny, choćby do krajobrazu, choćby na chwilę. Napisał: i ja pragnąłem uczcić też poetę i tu zostawić treny bez imienia.
i jużem zaczął śpiewne składać zwrotki, gdy mnie ku ojczyźnie głos odwołał słodki. Łaskawy los sprawił, że poeta mógł jeszcze bardziej przybliżyć się do kraju i kraj ten pokazać Włochom poprzez literaturę, która mu była blisko. Otóż profesor Domenico Sant'Agata, oczarowany wykładami Mickiewicza w Collège de France, a potem w Bolonii w 1848 roku, kiedy poeta organizował Legion Polski, stał się polonofilem i orędownikiem sprawy polskiej. Miał marzenie, by stworzyć katedrę literatur słowiańskich na Uniwersytecie w Bolonii. I w roku 1879 powstaje Akademia Historii i Literatury Polsko-Słowiańskiej imienia Adama Mickiewicza. A na wykładowcę profesor Sant'Agata wybrał szanowanego i wśród Włochów już znanego, postrzeganego jako artystę, poetę i rzeźbiarza, o którym pisano we Włoszech, Teofila Lenartowicza. Była to doskonała i niepowtarzalna sytuacja, by poprzez dobór materiałów pokazać Włochom, w jakiej sytuacji była umęczona zaborami Polska. Lenartowicz uważał, że literatura powinna walczyć o wolność, a walka o wyzwolenie narodu była sprawą naczelną. Tak dobierał utwory, by uwypuklać rewolucyjne wartości wielkiej poezji romantycznej. Komentował i objaśniał położenie Polski. W wykłady był bardzo zaangażowany. Chciał pokazać historyczną prawdę. To było najważniejsze. Prawda. Lubię poetę. Jest mi bliski. Kiedyś nawet zagrałem tę postać w telewizji. Przyjechała wtedy do mnie Maria Konopnicka, odczuwająca podobnie niedolę ludzką jak i ja. Byliśmy sobie bardzo bliscy w poezji i rozumieniu sprawy narodowej. Rozumiem także emocjonalne zaangażowanie poety w prezentację polskiej sprawy. Polska wtedy bardzo potrzebowała zrozumienia cudzoziemców. Myślę, że i do tej pory tego zrozumienia potrzebuje. Tak więc poeta, patriota w swych wykładach umiejętnie wyszukiwał niepodległościowe wątki w literaturze, jak na przykład w Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza, którego przedstawił też jako orędownika wolności. Po prostu łączył nasze walki wyzwoleńcze z walką Włochów o wyzwolenie od Austriaków, wykazując podobieństwa. Włoscy słuchacze reagowali bardzo emocjonalnie, z serca do serca, jak określono, i przerywali mu entuzjastycznymi owacjami. Był żarliwym, bezpośrednim, wiarygodnym oratorem i wykłady jego cieszyły się wśród studentów niezwykłą popularnością, a w prasie zyskiwały dobrą opinię. Poeta wyznał: służyć ojczyźnie będę do końca, na każdej drodze sobie dostępnej, byle słuchali i wiedzieli, że jeszcze Polska nie zginęła. W ciągu kilku lat, schorowany, jeżdżąc do Bolonii, Lenartowicz wygłosił ponad 40 prelekcji. Niestety, rodacy w kraju i we Włoszech robili mu dużo przykrości. W kraju nie lubili go ugodowcy i konserwatyści, a pozytywiści dokuczali mu po powstaniu styczniowym za nastawienie wolnościowe. Atakowali go często, że nie ma odpowiedniego wykształcenia do prowadzenia wykładów, że nie ma doktoratu. Niezależny poeta nie pasował do różnych ideowych klik, więc szedł własną drogą. I dla Polski zrobił więcej niż krajowi malkontenci. A Włosi go uwielbiali.
razem z profesorem Santagata, który wysoko cenił zaangażowanie Lenartowicza. Dziennikarz Giller zanotował: Włosi też nigdy więcej nie sprzyjali Polsce i polskiej sprawie jak obecnie. Począwszy od króla, aż do ostatniego żołnierza, we wszystkich warstwach włoskiego społeczeństwa i we wszystkich stronnictwach posiadamy gorliwych przyjaciół. Jako poeta emigrant niewątpliwie swoją działalnością przysłużył się sprawie polskiej, zasiewając ziarna sympatii dla Polski. Nie chciałby zginęła. I nie zginęła. Od króla włoskiego z Bożej łaski, Humberta I, otrzymał honorową godność profesora, skromny fundusz i order korony włoskiej. W niebogatej dzielnicy, po której spacerowaliśmy, gdzie skromnie mieszkał, był znany przez ubogą ludność jako senior profesor i amico dei poveri genti, przyjaciel biedaków. Zmarł we Florencji w 1893 roku, a został pochowany w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. Lirnik mazowiecki Teofil Lenartowicz.